Class Arion 440 z 2017 roku. I blok Masio Gaspardo 4x50 też z tego roku. Mam najechane nim już 359 godzin i na razie jest tylko bardzo dobrze. Tutaj mamy uprawę pod Grykę w porce zimowej. No jednak muszę przeorać drugi raz, bo wrócił się pesz. Jest to uprawa ekologiczna, więc nie możemy tego spryskać. Wczoraj to leżałem, ale nie spełniło to moich wymagań. Więc dzisiaj użyjemy. Mamy tam 10,4 litry na hektar paliwa, 1,1 hektara na godzinę. Hektara. 25 litrów nam spalił dzisiaj, 14 km przejechane i 2 godziny 17 minut pracujemy. Trochę tu trzęsie po tym polu oranym, ale jest miękka oś, kabina amortyzowana i siedzenie pneumatyczne też jest mięciutko, także daje radę, tylko oprócz tego, że telefon mi jest ciężko otrzymać. Nie ciężko, tylko nie wygodnie mi się cały ruszek. Dzisiaj jest 12 maj, więc jeszcze mamy czas na siew gryki. Nie ma chmur kłębiastych, więc teoretycznie jeszcze nie jest czas na siew. Ale póki to wszystko porobię, to już będzie czas. Możemy na głębokość około 15-20 cm po to, żeby ten pesz głębiej przeorać. Tutaj 4,5 hektara, więc to 2,5 zrobione, więc podejrzewam, że dzisiaj skończę na spokojnie. A w poniedziałek będę miał jeszcze kolejne 5 hektarów do przeorania. I to będzie wszystko. No to na razie tyle, do zobaczenia.